Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi. Wtedy Jezus im przykazał: uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem 5 chlebów dla 5000? Odpowiedzieli mu: 12. A kiedy połamałem 7 chlebów dla 4000, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? Uczniowie zapomnieli zabrać chleb. Zapominamy o tym, do czego nie przywiązujemy większej wagi. Naszej uwadze uchodzą sprawy najważniejsze, będąc zdominowane przez inne o mniejszej wartości. Uczniowie poruszają się w takim porządku materialnym. Mówią o braku chlebów, o zapomnieniu. Jezus tymczasem wskazuje na inną sprawę. Przypomina uczniom, że nie tyle należy myśleć o chlebie, lecz o kwasie przyczyniającym się do powstania chleba. Kwas zakwasza ciasto, z którego powstaje dobry chleb. O czym myśli Jezus, mówiąc o kwasie faryzeuszów? Jest nim fałszywa pobożność, która niszczy wiarę. Jest to pobożność udawana, nieprawdziwa, skupiająca się jedynie na zewnętrznych gestach i trosce o zachowanie przepisu, bez zwracania uwagi na jego najgłębszy, duchowy sens. I pobożność ta jest skierowana przede wszystkim na ludzkie uznanie, szacunek, na podziw. W fałszywej pobożności w centrum życia człowieka nie jest postawiony Bóg, lecz sam człowiek. Nie chodzi o chwałę Boga, lecz o uznanie dla człowieka. Fałszywa pobożność niszczy zarówno tego, kto ją praktykuje, jak i tych, którzy patrzą na takiego człowieka, którzy go słuchają, czy też wierzą, uznając go za swój autorytet. Kwas w odniesieniu do człowieka oznacza złe skłonności, które prowadzą do popadnięcia w bałwochwalstwo. Kwas faryzeuszów oznacza także doktrynę duchową. Jezus, mówiąc o niebezpieczeństwie związanym z tym kwasem, przypomina, że należy odrzucać wszelki kompromis z przesłaniem duchowym, które nie jest całkowicie czyste. Natomiast kwas proponowany przez Jezusa, on doprowadza człowieka do Ojca. Kwas faryzeuszów sprawia odwrócenie się od Ojca, nierozumienie Boga i Jego nauki, albo interpretowanie jej po swojemu. Kwas faryzeuszów jest skażoną interpretacją Biblii, która nie pochodzi z czystego serca. Ponieważ kwas jest zły, zatruty, chleb, słowa pochodzące od faryzeuszów może człowiekowi zaszkodzić. Czego uczniowie nie wiedzieli i nie rozumieli? W ich postawie nie było zaufania do nauczyciela. W prawdziwej pobożności podstawą jest zaufanie Bogu. W pobożności faryzejskiej Bóg nie był w centrum. Lecz w centrum stanął faryzeusz ufający sobie, że wypełniając wszystkie przepisy prawa jest doskonały
i zasługuje w ten sposób na życie wieczne. Okazuje się, że człowiek jest taki, jakim jest ten, który ma na niego wpływ. Jaki w chlebie kwas, który spożywa człowiek, takie w człowieku nasycenie, takie w nim szczęście lub nieszczęście. Dlatego Jezus mówi: wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Przaśni to znaczy niezbrudzeni złem. Przaśni, czyli nieskażeni przewrotnością innych.